Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie po nieprzespanej nocy, bo niestety tą noc musiałem spędzić na kanapie przez siostrę naszego kochanego Hubercika. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony ze swojej siostry, bo... Widać, że jest zadowolony. Cieszę się, że uprzykrzyłeś mi dzień, tak? Znaczy noc, przepraszam, ja mam całą noc, no w ogóle się nie wyspałem. Nieprawda, to nie jest... Dzisiaj ona ma stąd zniknąć, rozumiesz? Tak, mama przyjedzie i zniknie. Tak, dokładnie, przyjeżdża matka Huberta, zabieramy ją po prostu i wynosi się stąd. Wraca do Szczecina. Rozumiesz? Dobrze, obiecuję, że wszystko będzie dobrze, że jej tutaj już nie będzie. No poczuła się, no przepraszam cię, kamerzysta, za to. Dobrze. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na twarzy Huberta, zasłonił mu w końcu te dziary, bo wygląda w nich... Mam jeszcze naklejki. Gdyby nie te naklejki, to jeszcze lepiej. Zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak wypieprzyć tą krowę z mojego pokoju, bo... Niewdzięcznica. Ale tak samo się... No dobra, nie tak samo, ona się zachowuje jeszcze gorzej niż ty. Także zapraszamy Państwa do oglądania. Dobra, wypędzaj swoją siostrę z pokoju, bo ja mam jej dosyć. Wyłaź! Szybko! Co człowieku? Nie powinno cię tam być! Pyskówki od rana? Już zaczynasz? Od samego rana! Nie powinno cię tam w ogóle być! Dlaczego ona nie chce cię wpuścić do swojego pokoju? No ona przecież się pieprzała i zamknęła się od środka w moim pokoju, no to już jest w ogóle dla mnie dziwne. Ja mam się uspokoić? Ale to nie jest twój pokój, ty powinna się cieszyć, że w gości cię tutaj w ogóle ktoś wpuścił. Ja rozumiem się zamknąć w łazience, ale w czyimś pokoju? No bez przesady, no byłaś tamtą! Może wdzięczności troszkę? No ona ma jakąkolwiek wdzięczność. Niech on sobie śpi na tej kanapie, ja śpię na łóżku. I co, i cały dzień tam będziesz? Nawet jak będzie mi się chciało, to nawet 3 dni, nie rozumiesz? W końcu! Szkółka wyrwałem. Po co ci chodzi? Żebyśmy my godzinę czekali, zanim ty pokój otworzysz? Nie rozwaliłaś mi tu nic? Przebałaś w mojej garderobie? Nic ci nie ruszałam, człowieku, panuj się! Co ja niby jestem? Dobra, jesteś chora. No! Twoja matka! Ty się dziedziesz, że mam do twojej matki, wszystkim się dowie, masz przestranę. No. Masz naprawdę takie problemy, że tego nawet nie da rady opisać. Dobra, weź się uspokój. Ale z nią się nie dogadasz i nic Boże, nie powiesz. Dobra. Problemy, wiecznie. O ty, nigdy nie widzisz problemu. Dlaczego dobra, jedziemy do jej matki, nie ma co w ogóle. Jak ona nic nie rozumie. Na co my tu w ogóle czekaliśmy? Po co my to w ogóle wchodziliśmy? Mogliśmy od razu do matki jechać. No, żeby ją wywalić stąd. Ale co z tego, jak ona by się w pokoju zamknęła? Dobrze, teraz klucz możemy wziąć, ona się nie zamknie chociaż. No, przyszliśmy po klucz. I tak by wysłał bez zgody był. No tak, dokładnie. Nie szarpnie, człowieku. Nigdy nie wejdziesz, już tu nigdy. Wywalamy ją. Masz klucz czy nie masz tego klucza? Mam klucz, nie mam w kieszeni, nie zamykamy tego tylko już. No Huber. Ja już ci powiedziałam. No proszę cię, no. Przecież ona już się z niego zabrała, nic nie mogę! A teraz się nie podlizuj. Przecież w domu muszę. A jak ty w ogóle się wyrażasz? Zachowujesz się w stosunku. A to jest twoja matka! No chodź mnie, taki kto by chciał taką matkę? Do mnie źle? Dobra! Do niego źle? Na własną matkę tak gadać? Takie rzeczy mówić? Wychodzimy stąd, jak najszybciej. Oni się Ale ty się pogrążasz. Pogrążasz, to po wszystkiego mi zabrania. Ale... Ty masz 15 lat! Papierosy, alkoholu? Tak, Huber, tu spokój się, Hubercik! Jaki Hubercik? No, Hubercik? Dobra, idziemy, to nie ma sensu w ogóle. Ta rozmowa nie ma sensu. Do mnie źle, do niego źle, do wszystkich źle. Jak ty się w ogóle... Wow, odzywasz! Jesteś najgorszym bratem! I co jeszcze, no? Że co? Z czym masz problem? Wiem, jak wiesz, jakie mam marzenie? Żebyś nigdy się nie urodził! To jest przesada. On ci chciał pomóc, a specjalnie po ciebie do Warszawy jechał. Dobra, siadaj. Nie słuchajcie, nie ma... Siadaj już, kamerzysta. Nie słuchajcie tego. Ona tak gada, bo ona tylko tak gada. Ona gada, by gadać, nie? Tak, specjalnie, żebyś nie pojechał, nie zadzwonił. Ona tak tylko gada. Teraz coś próbuję wskórać. Przesada, naprawdę. Hubert, wszystko spoko. Za 5 minut będziemy, tylko ja nie wiem, czy zdajesz sobie z czegoś sprawę. Zatrzymam się aż. Wiesz, co masz na twarzy? Twoja matka o tym wie? Nie wiem. No nie powiedziała mi o tym. Nie widziała tego. Nawet filmu na ten moment nie ma na YouTubie, że mam to na twarzy. Ty na pewno chcesz tam jechać? Na pewno? Zostanę. No na pewno chcę jechać. I tak za 3 godziny wlatuje film. Masz 7 nowych tatuaży na twarzy. Za 3 godziny i tak się by dowiedziało. Sorry. Musisz się zachować mężczyzna i przyjąć ten no, oczywiście, wiem.
ale może na początku po prostu... Może na początku i tak, już ma nerwy naszarpane, no bo siostra, tak? Nie chcę jeszcze bardziej denerwować, przecież jak ona mnie zobaczy, to mnie zabije, zamorduje mnie na miejscu. Masz całą twarz wydzieraną. Mam całą wydzieraną twarz, jeszcze mam naklejki, nalepki na twarzy. I to wygląda inaczej niż wygląda w rzeczywistości, bo się trochę rozpłynęły przez wodę. Jak ona mnie zobaczy, to mnie zabije. Powie, że jak z kryminału. Nie chcę jej tak... Nie chcę jej tak denerwować. No ja bym się bał na twoim miejscu, ja bym się bał. Trudno, jedziemy tam, zrobimy to, co mamy zrobić. Na razie będę się ukrywał. Może na początku nie zauważy. Dopiero później w domu, jak dojedziemy, wrócimy na spokojnie i pokażę. I dopiero wtedy będzie... Będę miał przewalone. Będzie dym, będzie ostry dym. Nie chcę jej jeszcze bardziej denerwować. Dość, że problemy z siostrą to jeszcze. No to weź załóż ten kondo na łeb. Twarz to oszaleje, nie? Cały się zakamufluj, tak żeby cię nie było widać. Tylko nie wiem, tutaj lekko oczy może. I tak będzie i tak widać. No tak jakby, tak będę chodzić. To, tak, no na pewno się nie skapnie, że coś jest nie tak. Ale nie, no to powiedz, że mam mokre dredy i że mi przeszkadzają i nie chcę się przeziębić. Tyle to na pewno łyknie i powie, żebym jeszcze bardziej się zakrył, jeszcze by mi dała swój szalik. Dredziarz, to ci wiele nie pomoże, nie? Dobra, nie twoja sprawa. Dzień dobry. Dobra, dzięki ci, żeś się jakoś to załatwił, że ona w ogóle gdzieś dotarła, gdzieś spała, czy coś takiego w ogóle. Słuchajcie, no nie wiem, przyjechałem, nie wiem, jakiś zadupił jestem, ja nie wiem, o co chodzi, co nie? Dobra, chodź, ale idziemy do samochodu. Powiedzcie mi, czy wszystko z nią w porządku, dobrze? No, ja nie wiem, czy... No właśnie, a po co tu przyjechałam? Wziąłem dzieciaka z domu, tak? Zrobiłam co mogłam i przyjechałam jak najszybciej. Wywaliła do spokoju, nawet nie miał gdzie spać, musiał spać na kanapie. Dobra, ale czemu ty jesteś taki w ogóle stacja? Ale dobra, to zaraz o tym pogadamy, jakieś dziwne. Dobra, dobra. Chodźcie coś, ja muszę ją doprowadzić do domu, ona wrócić do domu. W ogóle dobrze, że ona w ogóle jest i wszystko z nią gra. No dobra, najważniejsze, że jest. No chodźcie, bo ja się martwię, tak? Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle, co to za miejscowość w ogóle. Wsiadłam w pierwszy lepszy pociąg i przyjechałam tutaj, nie? Ja myślę, że ich mama to będzie potrafiła z nią rozmawiać. Nie, to sobie widziałam. Nie mogę. A ty co, młody, cieszysz się, że Huberta zobaczyłeś? Tak, ale trochę mi szkoda mamy, bo co chwila płaczy przez nich i no i tak trochę... No mi też jest bardzo szkoda. Ale co, przez Huberta też? A myślisz, że nie, że kurczę na 7 piętro z balkonu się spina? Co ty robiłeś? Dobra, nieważne. Jedźmy po prostu do domu. Mamo, wracamy tam i masz ją wyjaśnić. I zabierasz ją, nie chcę jej widzieć. A po co tu przyjechałam? Nie wiem, gdzie ja w ogóle nie. jestem. Ja ci pokażę później filmiki. Dobra, ja przyjadę na miejsce, będę wiedziała, jak mam z nią rozmawiać. Ja nie wiem, kiedy ona znikła z tego domu, w którym momencie ona w ogóle wyszła. A w ogóle jakim prawem? A w ogóle gdzie, dobra. Z kim, dlaczego? Koniec. W ogóle co ona robi? Co ona przyjechała się zabawić? Co ona mieszkać tam? Czy co? Coś źle tam? Przecież nie było? Masakra jakaś. Ja ci pokażę filmy i o wszystkim się dowiesz. Ja ci zaraz pokażę filmy na kamerze. No jestem ciekawa właśnie, co ona odwala. Zobaczymy, co na to powiesz. Dobra, ja zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Chcę ją widzieć całą dobrą i żywą, ale sobie z nią porozmawiam. No co pani sądzi o tej filmie? Nie, ja muszę wyjść, ja muszę ochłonąć. Ja nie wiem, co ona robi. Papierosy, wódka, alkohol. Gdzie ona stała w nocy w ogóle? Nie, ja muszę ochłonąć, ja muszę wyjść, bo ja nie wiem, wody. Macie jakieś wody czy coś, bo ja zawał dostałam. Wodę? Ja nie mogę, oni mnie wykończą, co nie? Oni mnie wykończą. Jak nie jedno, to drugie, Ja muszę wyjść. Wszystko okej? Okay? Wcale pani nie dziwimy. Wszystko na pewno w porządku? Ile ona ma lat? 15, 30... I ona takie wódka, co to ma być w ogóle? Nie wiem, po kim ona, po czym ona, ja ich tak nie wychowałam. Nie wiem, co to ma być. Pokaż się, Hubert, na chwilę. No co? No nie wiem, bo masz mokre dredy, mówisz, czy nie mokre dredy, co to jest? Pokaż się tu. No mokre mam. No pokaż się na chwilę, pokaż mi, no. Coś jest, on też coś ukrywa, coś znowu odwalił, czy coś? Czy ja już mogę iść spokojnie do domu? Dobrze, może musiał pojedźmy, się może, wypić, może, albo coś? Może pojedźmy ja na spokojnie do domu. Ja naprawdę się słabo czuję, mi źle. Mi jest niedobrze normalnie. Jakaś żółwka w ogóle może, okay? Czy coś w ogóle, nie? Ja muszę się uspokoić. No pokaż, co znowu? Porozmawiamy, jak wrócimy do domu. No dobra, to chodźcie, bo ja muszę tu chyba usiąść na chwilę. Nie wiem, zrobicie mi jakieś herbatę albo coś na spokojenie. Bo ja nie wiem, co to w ogóle, ja nie chcę już więcej patrzeć na te filmiki, nie? Macie przeciwbólowy? Ja nie wiem, jakiś przeciwbólowy też by mi się przydał. Koniec jest, chodźcie, bo ja już nie mogę. Mi serce klekoczą. Co? Całą twarz. Tutaj? Tak, tutaj. No fajny, ładny dom, podoba mi się. Nawet nieźle. Na YouTubie nikt nie ma lepszego domu. To co to w ogóle? Kto to jest? Kto to tu sprząta? No taki sprzątacz.
Co to jest? Boże, ja nie wiem. Co tu się dzieje w ogóle? No, gościu sprząta, miatło mi zamiata się, brekta w ogóle nie... Ale on jest po prostu bardzo pozytywny. Okej, fajny gościu, fajny. Dobra, to jest tak? W porządku, podoba mi się, fajnie. Bardzo ładnie byli. Ja nie wiem, jak ty wytrzymujesz tutaj z takimi ludźmi? Ty chodzi, sprząta coś, zamiata, się śmieje? A gadasz z nim, lubisz go, fajny jest? W porządku. W porządku, dobrze. Dobra, ja chcę tu trzeba tolerować. Ty, ale w porządku wszystko z nim jest na pewno? No, właśnie, też się zastanawiam. Ty wszystko w porządku? Turi, na pewno wszystko okej? Dobra, chodź, nie zwracaj mi uwagi. Śmiech to zdrowe. No to tutaj, tak? Fajnie, no. A gdzie jest w ogóle Hubert? No, nie wiem, do góry pobiegł. Chciałabym zobaczyć jego pokój, gdzie on mieszka. Dobra, chodź, oprowadzę cię po domu. Oprowadzę cię, pokażę ci co nieco. Przede wszystkim najważniejsze, trzeba porozmawiać z Mają. No to ja po to przyjechałam, żeby porozmawiać z Mają. Gdzie ona jest? Jak w swoim pokoju? Ona ma tu swój pokój? Tak. Nie, jak ma swój pokój? Ona ma swój pokój. Chodzi o twój pokój. A nie, no o jej. Dalej tam siedzi? Na górze? Jest? Pozwoliłeś, bo to jest jej. Twój pokój, tak? Teraz? No chyba tak. No. Ale to twierdzi, że to jest jej, tak? Ona tak twierdzi. Tak, najpierw pije alkohol, mówisz do mnie, pali papierosy, robi takie sceny i jeszcze ma swój pokój tutaj, tak? Jeszcze nie, ukradła mi pokój. Może tak. A jakim cudem tam w ogóle wyszła, co? Jak klucze nie masz, to masz się zamknąć. A w ogóle czemu? Te dekle nawet nie umiało opanować się nad pani córką. Pani córka jest taka silna. A to są, widzi pani, wychlaski takie. Dobra, idziemy ją wyjaśnić. A dobrze, już idę. A powiedz mi tak a propos, tak przy okazji, dlaczego ty tak, to jakaś nowa moda? Dlaczego ty masz zakrytą twarz? No, bo ja od kilku dni tak chodzę. A dlaczego? Jego nowy imidż. A co ty masz na ręce? To jest, ja tego nie widziałam. A właśnie miałem ci pokazać tatuaż. Muszę go. Kolejny? Przecież już obiecałem, że nie będziesz nic robił. Dobra, no mam nadzieję. No fajnie, mam nadzieję, że to jest ostatni. Chyba się pani. Mam nadzieję, że tylko na tym się skończyło. Dobra, idziemy do Marii, tak? Ale jak chcę zobaczyć twoją twarz, no to by ja. Nie, to jeszcze nie widziałam. A ty teraz taki zakryty, no pokaż się tutaj. No, to jest taki nowy. On coś ukrywa. Tak, ukrywa, no zejmij opaskę. Nie wiem, że coś sobie znowu zrobiłeś, czego ja nie wiem. Nie, po prostu ja od kilku odcinków tak chodzę w takich opaskach, to jest taki mój nowy imidż, nie mogę ich ściągać. Bo chodźmy do Mai, bo to jest najważniejsze. Ja zaraz tobą sprawę załatwię. Dawam kusioć koło cioci Violi. Trzeba Maja ogarnąć. Ja powiem tak, zaraz tobą załatwię sprawę, ja chcę najpierw zobaczyć, gdzie jest moja córka. Aha, to tutaj jest pokój, tak? Masz, ponagrywaj. Bardzo chętnie nawet. Wolę być za kamerą teraz. Proszę bardzo. Nie daj, jesteś budziana wieka, tak? Chodź tutaj do mnie, ale za ciuchy sobie tutaj jeszcze. Ale dlaczego? Czyje to jest? Posłuchaj mnie teraz, co żeś zrobiła? Nie pchaj mnie, dziewczyno! Jaka dziewczyna? Ty się do matki odzywasz? Ty się do matki odzywasz? Powiedz mi, jak ty to zrobiłaś? Którędy wyszłaś? Jakim prawem? Gdzie i w ogóle? Co to? Ja widziałam filmiki, jaki alkohol, jaki papierosy? Co to w ogóle ma być? Ty jesteś niedomalna jako... Ciszej, teraz ja mówię, ty już się nagadałeś. Dobrze, że jeszcze tutaj jest, tak? Masz gdzie spać. Powiedz mi, gdzie ty byłaś wczoraj wieczorem, jakie papierosy? A co ty to interesuje? Byłem w jakim ty pokoju, gdzie ty jesteś? A czemu ty zajęłaś pokój kamerzysty? Gdzie masz swój dom? W Szczecinie chyba, tak? No ale... Źle ci tam było? Tak! Nie! No.